Witam wszystkich bardzo serdecznie, jest niedziela na moim kanale, który będzie pokazywał Wam fajne zdjęcia z Albanii. Jestem na spacerku małym, proszę Państwa, i tak patrzę, co się wokół mnie dzieje. Widzę dużo słońca dzisiaj, bardzo dużo słońca, przyjemny wietrzyk, widzę, że tutaj te roślinki bardzo długo czekały na to słońce, ja też czekałem na to słońce, proszę Państwa, wreszcie przyszło, jest lekko powyżej 20 stopni, jest fantastycznie. Ta właśnie sytuacja zmusza mnie do pewnych przemyśleń. Proszę Państwa, otóż moje wszystkie receptory na moim ciele dają mi sygnały, że to ciepło jest fajne, że to ciepło jest dobre, że jest ono mi potrzebne, że to światło słoneczne daje mi życie, daje mi poczucie wręcz szczęścia, proszę Państwa. I ja odczuwam to naturalnie, proszę Państwa, i uważam, że moje receptory mnie nie kłamią. No niestety jest bardzo wielu ludzi, którzy jak gdyby wątpią w to, że to właśnie słoneczko i to ciepło jest nam potrzebne. Jak gdyby stracili umiejętność odczytywania tego, co te receptory nam przesyłają, proszę Państwa. Wielu ludzi twierdzi, że słońce jest niedobre, że musimy oszczędzać CO2, aby stało się zimniej. Proszę Państwa, czy dajmy na przykład inny jakiś przykład. No, inny przykład. Wielu ludzi, proszę Państwa, twierdzi, że jeżdżenie samochodami elektrycznymi jest wspaniałe. Do Polski, żeby pojechać tutaj z Albanii, to trzeba by tydzień jechać i po drodze 6 razy się doładowywać i gdzieś spać. No ale większość ludzi nie odbiera tych informacji. Ich sensory zostały, proszę Państwa, zaburzone. Ich sensory zostały zaburzone i uważają, że silniki spalinowe są złe, niedobre i trzeba je zakazać. Tak, te sensory jakoś u wielu ludzi, żeby nie powiedzieć u bardzo wielu ludzi, zaczęły nie działać. Uległy jakiejś modyfikacji przez odpowiednie techniki, proszę Państwa, psychosocjologiczne. I tu jest ten problem. Co zrobić, aby u tych ludzi znowu te sensory, w które jesteśmy zaopatrzeni. Mamy mnóstwo różnych, proszę Państwa, kubków smakowych. Mamy receptorów zimna, ciepła, bólu. I one w zasadzie powinny nam mówić, co jest dla nas dobre i co jest dla nas konieczne. I w zasadzie powinniśmy się właśnie takimi sygnałami kierować w naszym działaniu. Powinniśmy jakoś naturalnie wyczuwać, że najlepszą dla nas ochroną naszego zdrowia jest fajne jedzenie, zdrowe jedzenie, natomiast przyjmowanie jakichś środków farmakologicznych, chemicznych powinniśmy jakoś odbierać jako w razie konieczności, w razie kiedy już jesteśmy zagrożeni śmiercią, kiedy jesteśmy chorzy, kiedy mamy objawy, wtedy możemy jakieś, proszę Państwa, substancje do siebie przyjąć. Natomiast jakoś pamiętam, w niedawnej przyszłości było trochę inaczej. Ludzie po prostu ulegają pewnym ideologiom, technologiom i przestali jak gdyby ufać swoim tym naturalnym receptorom, oddalili się od tego. Dlatego polecam, abyśmy coraz bardziej skupiali się na tym, co czujemy, żebyśmy spróbowali te nasze receptory odświeżyć i znowu im zaufać. Wydaje mi się, że jest to bardzo dobra droga do tego, aby ten świat znowu zaczął być naturalny, dobry, oparty na prawdziwych odczuciach i na prawdziwych potrzebach, jakie mamy.
I te wszystkie, proszę Państwa, nadajniki, w które ktoś nas zaopatrzył, one dają nam prawdziwe sygnały. Sygnały natomiast, proszę Państwa, płynące z sieci 5G, 6G, z telewizorów, czy nawet z internetu w większości, no, są to informacje absolutnie nienaturalne, ale powodują zaburzenia w odbieraniu tych informacji, które są dla nas ważne, abyśmy zaczęli być ludźmi, którzy czują, co jest dla nich dobre i nie dają się wyprowadzić, proszę Państwa, w pole minowe, proszę Państwa. Jeżeli ktoś twierdzi, że wojna jest dobra i musimy wysyłać tam broń i wysyłać naszych młodych chłopaków, aby walczyli o demokrację i wartości europejskie, no to, proszę Państwa, te sensory rzeczywiście nie funkcjonują tak, jak trzeba. Wojna i strzelanie do siebie nigdy nie było dobre i nigdy nie będzie dobre. Życzę Wam przyjemnej niedzieli. Na razie.